A muzyka jest, jaka jest muzyka, każdy widzi, chyba że jest głuchy, i wie, że muzyka relaksuje. Ale jak wykazały badania włoskich uczonych, bardziej od muzyki relaksują przerwy między utworami. Innymi słowy, oni odkryli, że człowieka najbardziej uspokaja cisza. No jak nic, idą chłopcy na Nobla. Ci włoscy uczeni odkryli coś, na co dawno wpadł już amerykański kompozytor John Cage, czołowy przedstawiciel minimalizmu muzycznego. On napisał utwór pod tytułem 4,33, a w zasadzie napisał sam tytuł, bo utwór to jest trwająca właśnie 4 minuty i 33 sekundy cisza. I ten utwór wykonują orkiestry symfoniczne. Niektórzy w trakcie wykonywania utworu słyszą głos z Litwy. Utwór Amerykanina jest to bardzo wybitna cisza, która przejdzie do historii muzyki jako cisza wybitna. Utwór jest rzadko grany ze względu na wysoki stopień trudności interpretacyjnej. Nie każda orkiestra sobie z nim poradzi. Podobno Cage'a chce przebić inny kompozytor, przedstawiciel maksymalizmu w minimalizmie muzycznym, Silencio Cichopek. Od kilku lat pracuje nad utworem pod tytułem 4,35. Uwerturę ma już gotową. Z tym, że tak długie utwory wymagają dużego skupienia i nie relaksują. Dlatego korzystając z odkrycia Włochów, wytwórnia płytowa programu Wstawaj Szkoda Dnia wydała hitową płytę z samymi przerwami, które następują między największymi światowymi przebojami. Płyta jest do kupienia w każdym sklepie komputerowym. Cena jednej waha się od 50 groszy do złotówki, w hurcie taniej. Żeby zachęcić do kupna, oto fragment płyty. Zaprezentujemy teraz wspaniałą przerwę między utworami Time i Us and Them z płyty Pink Floydów Ciemna Strona Księżyca. Wysłuchajmy w ciszy i skupieniu. Bardzo proszę. Dziękuję.